Wkrótce rozpocznie się rewitalizacja ośrodka Starganiec. Choć kąpielisko znajduje się w Mikołowie, to inwestycja zostanie w całości sfinansowana z budżetu Katowic. Postanowiłem zrobić Katowice ze względu na dzisiejszą trudną sytuację. Dla nas jednak jako mniejszego miasta, które ma kilkakrotnie budżet mniejszy od Katowic, no nie było, nie mieliśmy szansy, żeby tu wziąć w tym udział. Inwestycja pochłonie około 7 milionów złotych. Za tę kwotę między innymi zostanie odmulony i wyczyszczony główny zbiornik w Stargańcu. Ponadto powstaną pomosty dla spacerowiczów i wędkarzy. Będziemy prowadzili prace związane z palowaniem, ponieważ te pomosty, które są zaprojektowane, są dwojakie. Jedne to są tak zwane pomosty pływające, kotwione tylko punktowo, a drugie to są palowane. Tych pali jest stosunkowo dużo, o długich przekrojach, dużych średnicach. Modernizacja Stargańca ma zająć 36 tygodni. Prace związane z oczyszczaniem zbiornika i palowaniem pomostów będą prowadzone praktycznie jednocześnie. Projekt zakłada znaczną rozbudowę istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury. Poza stworzeniem kąpieliska będziemy tutaj mieli całą infrastrukturę ścieżek, z których będzie można korzystać nie tylko jako ludzie pełnosprawni, ale też dla osób niepełnosprawnych będzie to przystosowane. Będzie również, będą dwa boiska do piłki siatkowej, miejsca do grillowania. Jak na razie Starganiec to miejsce dość dzikie. Pojawiają się więc obawy, czy nowe obiekty nie wpłyną negatywnie na walory przyrodnicze tego terenu. Generalnie sposób zagospodarowania i użytkowania tego terenu się nie zmieni. Przez dziesięciolecia to było miejsce wypoczynku dla ludności z większym lub mniejszym natężeniem. Oczywiście kiedyś tutaj to żyło, nawet było bardziej zagospodarowane niż w tej chwili. Znajdowały się tutaj budynki, których w tej chwili już nie ma. I nie będzie, bo projekt nie zakłada ich odtworzenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy Starganiec będzie dostępny dla mieszkańców już z początkiem następnych wakacji.